Spotykamy ich w domach starości, ośrodkach dla niepełnosprawnych, czasem na szpitalnych oddziałach. Wspierają lekarzy, pielęgniarki i rodziny w opiece nad osobami starymi, obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi. Opiekunowie medyczni stają się często ich najbliższymi przyjaciółmi i codziennym wsparciem. Aleksandra Wilk od 2 lat jest opiekunem medycznym Fundacji Przyjazny Dom, w ramach której działa środowiskowy dom samopomocy oraz dom pomocy społecznej. Tu swoje miejsce znalazły osoby chore, niepełnosprawne ruchowo lub intelektualnie. Troszkę z niepewnością zdecydowałam się spróbować swoich sił. Okazało się, że odpowiada mi ta praca, taka w kontakcie z ludźmi i też to, że można komuś pomóc, daje mi dużą satysfakcję. W przyjaznym domu we Wrocławiu od 6 lat pracuje też Emilia Doskocz, opiekunka medyczna i pielęgniarka. Dla tej pracy porzuciła studia polonistyczne. Ja przez długi czas szukałam swojego miejsca w świecie, szukałam tego, co mogłabym robić, w czym byłabym dobra. I tak zawsze leżało mi dobro drugiego człowieka na sercu i taka chęć bycia przy osobie, szczególnie przy takiej, która nie radzi sobie sama, która potrzebuje pomocy. Magda Jura-Żygadło pracę opiekuna medycznego w przyjaznym domu łączy z wykształceniem muzykoterapeutki. Tutaj trafiłam przez praktyki szkolne. Postanowiłam po muzykoterapii jeszcze zrobić sobie taką szkołę o profilu medycznym, ponieważ doszłam do wniosku, że to będzie takie dopełnienie tej mojej edukacji muzycznej. I fajnie się łączy z muzykoterapią. Opiekunowie medyczni pomagają chorym i niepełnosprawnym we wszystkich codziennych czynnościach. Mycie, karmienie, zmiana bielizny, przebranie. To wszystko, co na co dzień zdrowa, sprawna osoba robi przy sobie bez pomocy, to my jesteśmy tą prawą ręką. Opiekun medyczny właśnie towarzyszy też w codzienności poprzez wspólne sprzątanie, wspomaganie w robieniu prania, robienie porządku w szafach. Mieszkańcy domów pomocy społecznej potrzebują opieki przez całą dobę. Opiekunowie medyczni pracują w systemie zmianowym. Opiekun medyczny musi dopilnować, by podopieczni otrzymali zalecone leki w odpowiednich dawkach i godzinach. Ściśle współpracuje z lekarzami i pielęgniarkami. Opiekunowie też towarzyszą mi przy różnego rodzaju zabiegach, czy przy rozdawaniu leków na przykład, czy przy robieniu insuliny, czy przy pomiarach glikemii. I też uczą się w ten sposób. I czy na przykład czasem jest tak, że jakieś zadania ja wyznaczam, które dziewczyny mogą zrobić i wtedy ja tego nie robię, tylko robią to opiekunki. W czasie wolnym niektórzy podopieczni również potrzebują asysty, przeczytania książki lub gazety, pomocy w zajęciach plastycznych, czasem zwykłej rozmowy. Czasami rysujemy, śpiewamy, czytamy książki, po prostu jesteśmy ze sobą. Opiekun medyczny musi być cierpliwy, opanowany, bardzo wyrozumiały. Empatia pozwala rozumieć przeżycia i dostrzegać potrzeby chorych. Zdarzają się różni podopieczni, każdy z nich ma swoją historię życia. I nie możemy ich tak naprawdę oceniać, osądzać, tylko z wielką cierpliwością do każdego z nich podejść. Wiadomo, że też często zdarza się rozłąka z rodzinami. Wiele jest takich przypadków, że rodzina podopieczna rzeczywiście jest na miejscu, tutaj nawet w Wrocławiu, a te kontakty są bardzo rzadkie, sporadyczne. I to ta rozłąka, porzucenie gdzieś tam głęboko w nich tkwi. Kontakt z chorobą i niepełnosprawnością wymaga odporności psychicznej. Bo jest to w dużej mierze obciążenie psychiczne też dla nas, żeby tego wszystkiego nie nosić do domu. Po prostu, żeby pracę zostawiać w pracy. To nie jest łatwe, ale trzeba. Tej pracy nie można traktować wyłącznie jak sposobu na zarabianie pieniędzy. W opiece ciężko dorobić się wielkich pieniędzy. No i nie o to chodzi. To jest chyba bardziej takie poczucie misji może. No chyba tak to można nazwać, że to nie jest sposób na zarabianie pieniędzy, ale sposób na życie.
Opiekun medyczny staje się często najbliższą osobą dla swoich podopiecznych. Oprócz takich czynności pielęgnacyjno-higienicznych, które są podstawowymi czynnościami, to też jest taka ważna rola takiego przyjaciela podopiecznego, osoby, która wesprze, porozmawia, zatrzyma się trochę przy podopiecznym, potrzyma za rękę. Ten zawód przynosi ogromną satysfakcję z pomagania innym. To kiedy widzi się wdzięczność w oczach podopiecznego, uśmiech, jakąś oznakę sympatii. Kiedy ja osobiście mam świadomość, że zrobiłam ze swojej strony wszystko, żeby ulżyć w cierpieniu osoby, żeby się zaopiekować tak jak trzeba. Aby dobrze wykonywać pracę opiekuna medycznego, potrzeba kilku istotnych cech. Należą do nich zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, empatia. Aby móc pracować jako opiekun medyczny, trzeba zdobyć niezbędne wykształcenie. Formy kształcenia: szkoła policealna 1 rok, kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się jedną kwalifikację składającą się na ten zawód. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienioną kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Opiekunowie medyczni znajdą pracę w ośrodkach i domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, także w prywatnych domach jako wsparcie w opiece nad chorymi. Możliwości zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, ośrodki opieki zdrowotnej, indywidualna opieka w domu pacjenta, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawody pokrewne: opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej. Zapotrzebowanie na pracę opiekunów medycznych będzie coraz większe. Polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie. Ciekawostka. Polska od wielu lat jest w grupie 30 państw świata, których społeczeństwa starzeją się najszybciej. Od lat 50. liczba osób powyżej 64 roku zwiększyła się w Polsce ponad 2,5-krotnie. Do 2030 roku liczba emerytów wzrośnie aż o 50%. Starzejące się społeczeństwo potrzebować będzie coraz więcej lekarzy, geriatrów, pielęgniarek, opiekunów medycznych i opiekunów społecznych.